I to się mężki z tej strony Travel w pierwszym odcinku z kolejnej serii na moim kanale z serii Polska do Z na modyfikacji Case Redux. Tym razem jako międzynarodowa partyzantka, czy jakoś tak. W sumie mówiłem w ostatniej serii, że to jest ostatni z tych dziwnych i wrócimy dopiero później, ale jednak nie. Jednak kolejnym to była kolejna dziwna ścieżka. Jakoś nie powiem. Nie chcę, żeby te serie były takie same, dlatego też, jeżeli tutaj na przykład będzie coś podobnego, co zazwyczaj kończy się na przykład pod bojem świata, no to zachęcam do obejrzenia innej serii, po prostu to jest to samo, tylko innym. Więc naszym głównym celem, jak zwykle w naszych seriach, będzie po prostu pokonanie Niemiec i Rosji. Jak sami widzicie, w tym wypadku Rosja jest mega słaba, a Niemcy nie wiadomo. Chociaż Niemcy, wiecie, zazwyczaj są słabe. Więc tak. Aby dostać to, musimy najpierw wykonać oczywiście wszystko z tego. Musimy pójść jako Wielka Lechia i musimy zrobić Gather Relics. Oczywiście to daje nam ten bardzo przyjemny event, gdzie albo możemy po prostu stracić, tak naprawdę zyskać, albo zmienić władzę. I zmiana władzy oczywiście oznacza, że się odblokuje nam inna ścieżka. I tutaj, jeżeli chodzi o to, to polega to na tym, że jest rozłam, ponieważ niektórzy sądzą, że po prostu Lechici to są turnie, tak w skrócie, i teraz po prostu przyszli i się biją. Więc oczywiście Galileo Perditi. O Jezu, co to znaczy? No i tak, mamy tutaj Komitet Partyzantki Wolna Ludzkość. I teraz zobaczmy, kto będzie naszym dowódcą. Okej. Okay. Więc widzę, że wyszliśmy z Middle Europy ponownie i mamy oczywiście naszą piękną flagę i mamy Pankracego jako dowódcę. Super. Na razie się nazywamy Wiślańską Anarchią. Oprócz tego, że to się powinno nam usunąć, albo sami usuniemy, to teraz oczywiście robimy to. Tutaj niestety, ale tracimy trochę bonusów i nie powiem, nie podoba mi się, kiedy traci się tyle bonusów, ale w takim razie zobaczymy. Jeżeli chodzi o świat, no to jak mówię, tutaj w Rosji najwięcej się biją, jeżeli chodzi o inne, no to tutaj Afganistan teraz został w sumie rozszerzenie swojego drzewka. Gdzie to jest? O, wzięliśmy udział. Gdzieś tutaj jest to. To drzewko od razu mówiąc duże. Oto. To jest coś nowego. Tutaj jakiś po prostu jest gościu. On chyba w ogóle z Pakistanu. Właśnie z Pakistanu jest, więc takie dziwne. Chodzi oczywiście tutaj, jeżeli wygrają wojnę, tutaj naprawdę już nie może pójść. Też trochę na Ukrainie są zmiany, ponieważ teraz dodali taką możliwość, że mogą zjednoczyć Rosję. Oraz jak już tutaj wszystko mamy i realnie straciliśmy mega dużo rzeczy. Mamy 6% poparcia tylko. Wow. Więc tak, możemy sobie to zrobić. Pytanie jest, czy to zostanie usunięte, więc szczerze tutaj mamy jakieś same minusy. Dobra, pójdziemy sobie najpierw tą ścieżką. Ramparts of Claurus Mons. Nawet nie wiem. Jakby co, to było dawno robione. Ogólnie nawet ciekawie się tak ogląda, jak Rosja powoli zostaje zniszczona, bo zastanawiają się, czy to pokonają, uda im się pokonać, czy nie. Jak na razie chyba się w ogóle wycofują z tego. Więc chyba zbliżają się do tej wojny. Tak, zbliżają się do tej wojny. Szwecja się zamieniła na komunę, kurde. To jest najgorsze, kiedy grasz Kaiser Reduxa, jakiś tych krajów wie, że później dołączy do wojny, bo musisz wysłać jakąś przynajmniej jedną armię, żeby się pozbyć szybko tego. W ogóle ciągle jest bitwa o Smoleńsk. Od dawna mało kto Smoleńska nie zdobył. Tutaj jak zwykle.
bardzo często właśnie tam wygrywają. Chyba przez to wsparcie w głównej mierze. Okej, czyli dostaliśmy minus. Tutaj dostaniemy, że pan Kracy dostanie kolejny bonus i dostaniemy oczywiście na wszystkich Wargole. To, co oczywiście wiecie, wszyscy z nas nienawidzą. Ale co tam? Mamy tutaj też... No, nie powiem nawet dobry cel narodowy, tylko bym tak naprawdę chciał odzyskać niektóre. W ogóle, jakie mamy właśnie subideologię? Mamy anarcho-bolszewizm. Nie. Najgorsze jest to, jeżeli oni zostaną takimi, wiecie, wielkimi zwolennikami Niemiec. Przydałby mi się, żeby przynajmniej jeden z nich się wycofał, ponieważ bym wtedy mógł coś porobić, a tak to muszę, zapewne będę musiał się bić przeciwko nim. Jakiś nowy gościu, nigdy go nie widziałem. Szczerze, podczas całej swojej gry nigdy ani razu go nie widziałem. Tutaj też czasami się zastanawiam, bo to chyba Słowenię im oddali. Ale bez tego, to tak mogą zrobić. Dobra. Tutaj udało nam się odzyskać, może jeden pójdzie na to, a drugi może już coś tutaj porobimy. Może lepsze ciężarówki. Ogólnie to jest pierwszy raz, też się zorientowałem, kiedy gram jako Polska Kaiser Redux na właśnie po tej nowej, po tym nowym DLC. Bo ja taki sobie przypominam, czekajcie, czy kiedykolwiek tam ustawiałem sobie coś takiego? Przypominam. Nie, nigdy sobie nie ustawiałem. Chyba grałem sobie jako Ameryka po tym DLC, ale nie jestem pewien, bo już po prostu tak dawno było, że w sumie nie pamiętam dokładnie, jaką serią tam szedłem po DLC. Pamiętam, że nawet się próbowałem nagrać przed DLC jakąś tą serię. W ogóle dzięki temu Alash Orda przeżyje, ponieważ po prostu im się do... Oj, oni zrobili wielką frakcję, wow. Nie wiedziałem, że mogą. Zazwyczaj umierali przed tym, jak się tworzyła wielka frakcja. Tych nie dali dlatego, że oni są tak naprawdę po stronie niemieckiej, więc nie będą raczej pomagać sobie nawzajem. W ogóle prawie co umierają, dlatego że Skuf. Czekajcie, czy oni mają kory jako to? Claim? O, gdzieś jest? A, bo zmienili się. Ja się zastanawiałem, dlaczego tego nie widzę. Zmienili sobie tak. Dobra, mają claimy, to znaczy, że jeżeli przejmą zapewne jeden z tych dwóch punktów, to zapewne będzie po nich, bo to są ich ostatnie kory. No nie powiem, trochę słabo to wygląda. Okej, jak zwykle mamy tutaj doktrynę. To będzie trochę wkurzające, nie powiem, z tą doktryną. Okej. W takim razie próbujemy to dokończyć. Jak mówię, no raczej po tym nie będziemy mieć zbytnio rzeczy do robienia, bo będzie takie typowe znowu robienie pod Polskę, czyli robimy jakieś cele narodowe, które po prostu mają nam rozwinąć możliwość technologii. Jakieś sloty badawcze po prostu, żeby móc porobić, nie wiem, robienie szybko jakichś czołgów czy czegoś takiego. Wydaje mi się, że tutaj się pozmieniało jednak. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że oni postanowili nieco zainwestować w wygląd, żeby nie było aż tak bardzo, że to wygląda jak po prostu mod, który ma wszystko w sobie. Bo na przykład tutaj widzę, że trochę zostało pozmieniane ikonki. Tutaj, żeby były takie podobne do siebie. Tutaj najbardziej widać. No tutaj nie, ale ogólnie rzecz biorąc. Tutaj oczywiście nic się nie zmieniło w takim razie. Ale ogólnie mówię, tutaj ten mod próbuje chyba wreszcie pójść w jakieś takie, trochę ogarnąć swoją graficzną cechę, co zawsze jest dobrze odbierane przez kogokolwiek. No i zostali pokonani. A wystarczyło nieco pomocy. Ogólnie zastanawiam się, bo ci i ci mają drzewko. I ciekawe, jak oni chcą to zrobić. Czy po prostu tamci przejmą tych, czy coś takiego. Chcę ogólnie zobaczyć, jak na samym końcu zostanie zrobiony pokój.
Wydaje mi się, że ta wojna jest dosyć wyrównana. Okej. Okay. O. Dostaliśmy embargo. Czy jeżeli puszczę dalej, to zostanę więcej? Nie. Ale to jest koniec tego drzewka. Ogólnie ten cel to jest to samo co to na samym końcu. O, te trzy? Nie, te. Bo to są te same cele narodowe. Więc... wracamy! Zawsze wydaje mi się, że coś tak... Jedną ikonkę zmieniają i... ja nie wiem. No i oczywiście mamy tutaj wszystko. Możemy zaatakować... o coś. Czekaj, czy to jest... naprawdę dodali... ja bym się nigdy nie zorientował. Wiem, że dawno temu to dodali, ale nigdy bym się nie zorientował, że tam jest. Okej, okay, czyli tak naprawdę mamy przeciwko wszystkim. Ale żeby mieć jakiekolwiek wojsko, to raczej nic nie pójdzie. No, no w takim razie patrzymy na resztę świata, bo... my oczywiście nic nie mamy. My mamy oczywiście minus 30 do stabilności. Produkcję w ogóle żadnej nie mamy. Core territory. No w sumie wszystko jest naszym corem, więc nie będzie problemu. Research speed justify. Nawet nie wiem po co. Infrastruktura też nie wiem dlaczego taki minus na infrastrukturę akurat. Ale chcę zobaczyć, czy nie ma czegoś takiego tutaj. Nie, nie ma. Wiem, że tutaj jeden z tych gości jest nawet dobry. Nie. Ale musimy to wyłączyć, bo ja ciągle tam będę piskać. No. Ja tak naprawdę bym czekał jak Troski, który będzie tam przewodzić armii pingwinom. To jest najlepsza rzecz na świecie. Okej, okay, w takim razie dalej sobie tutaj robimy. Nowy COP. I jak zwykle najpierw sobie usuwamy tutaj minusy. I może jeszcze sprawdźmy sobie, co jeszcze takiego jest ciekawego. Realnie... to nie jest tak, że to jest jakieś mega złe. Po prostu jest złe. Okej, okay, Karelia chyba się wyzwoliła od... od tego, a w ogóle się, bo wyzwolili się ci... no... mają humanitarian aid. Humanitarian aid, ja pamiętam, że chyba ci mogą robić, czy coś takiego. Kto przeciwko nam walczy? O, król... wow. Szybko przyjdzie, szybko poszło. No my mamy. Oni chyba robią przez jakieś decyzje. Wiem, że to może być bardzo bolesne dla nas, jeżeli pójdziemy w złym momencie, więc musimy tak naprawdę czekać, jak coś się wydarzy, żeby można było jakoś porobić. Tutaj oni robią po prostu jakiś cel narodowy. Może sobie zrobimy po prostu agencję. Będziemy mogli patrzeć, co oni robią. Coś tutaj jest. Richard Speed. Tutaj zablokowałem się ten czas, nie patrzyłem co jest. Okej, okay, to nie jest to. Za chwilę zobaczymy. Tutaj widzę, że zostali wchłonięci. A nie ogólnie to było ciekawe, że naprawdę mieli tą samą ideologię co tamci. I chyba się na froncie trochę się wycofają, bo tutaj te jednostki zostały przyjęte. Ogólnie rzecz biorąc powiem tak. Po tym jak zmienili Ukrainę na Kaiserreduksie, nie wiem jak Kaiserreichu, czy też nie jest ona taka trochę popsuta, to ona po prostu, jeżeli jesteś jednym z tych sąsiadów jej, gdzie mają, mogą mieć klejmy, to po prostu ona psuje ci zabawę, kiedy wychodzisz z tego całego Middle Europy właśnie. Bo wtedy po prostu na ciebie chce zaatakować od razu i... i bo już nic nie można robić. No i nikt nas nie lubi, bo jesteśmy Polską. Dobra, to może to zróbmy.
Ja na razie i tak chcę zobaczyć sobie, co będzie z ruskimi. Bo ci... Oni nie są aż tak tacy mocni, więc... Okej. Okay. Zobaczmy. Tak. To się wzięli w sumie większość dobrego terenu. Ci to mają... Po prostu mają te terytoria. Zgaduję, że to jest związane z tym... Wiecie co? Bo chodzi o to, że kiedyś robiono zmiany w tym. Kiedyś zrobiono zmiany takie, że trochę podmieniono tutaj regiony, dodano nowe takie. I może dlatego był ten błąd. Ja to po prostu tak zrobię. Może dalej będziemy. Tutaj brakuje trochę lokalizacji, ale jakoś mnie to nie boli zbytnio. Okej. Okay. To nie wiem, możemy do Kijowa. Realnie to bym tutaj chciał, tylko mając jednego agenta, nic tak naprawdę nie mogę zrobić. Tutaj jest naprawdę mnóstwo tych regionów, więc ten jeden agent nic ledwo co będzie robił. No, a my tylko chcemy zobaczyć. No chyba fabryki militarne teraz będziemy tylko budować. Na szczęście tego nam nie mamy minusów do budowy fabryk militarnych, więc to jest akurat dobre. Mam już 100 punktów doświadczenia. To naprawdę sporo. Patrząc na czas nasz. Po prostu sobie włączyłem od samego początku, żeby robiło, więc to nie jest aż takie złe. Wydaje mi się, że trochę po prostu przeglądali i podadawali, jakby. Okej. Okay. Nie, w pewnym momencie coś w ogóle wszystko znikło i się zastanawiałem, o co chodzi. Okej. Okay. No tak, Rosja wróciła do siebie. Facet dosłownie w moment zestarzał się. Co tutaj mogą robić, bo w sumie mamy agencję, więc możemy popatrzeć sobie. Tutaj chyba w sumie mogą. O, i robią to. I czy coś to będzie oznaczało? Mogą dostać właśnie mega duże bonusy przeciwko wielkim, w sumie wielkim potęgom. Wow, no. To pytanie, czy co oni mogą zrobić przeciwko tym? Bo oni zapewne mają coś a la claim czy coś takiego. Tak, mają core. Kajci? Mają claima na to. Ej, to zbyt dużo rzeczy tam jest dziwnych. Ponieważ wygląda to, jakby w ogóle jakieś nowe państwo powstało. Okej, więc może zbudujmy sobie w takim razie to. Ci i tak mnóstwo dostali tych rzeczy. Zazwyczaj jest problem z manpowerem, bo jeżeli chodzi o technologię, no to aż tak bardzo technologicznie nie są do tyłu. Szukam czegokolwiek, co nam się przyda. Samoloty. A i tutaj chyba też czasowo już zmienili. Bo pamiętam, jak chciałem wykorzystać w Kaiserreichu, to kompletnie mi nie szło. Okej, okay, rozdzielili się. Tutaj mają teraz te trzy państwa. Czy to oznacza, że oni i tam tą reformę? Tutaj tak naprawdę to chyba chodzi o to, jeżeli zostaną wyzwoleni w inny sposób. Ale wiem, że Szkocja to jest ten najczęstszy kraj, który potrafi po prostu się
wybić na niepodległość, tam walia to tam mało co. Okej, okay, dlaczego nie możemy to zrobić? O, bo muszę jeszcze to zrobić. Okej. Okay. No i nie powiem, w następnych odcinkach to ja po prostu będę szukał możliwości kogokolwiek zaatakowania, bo tak, armię, no armii tu nie mamy zbyt dobrej. Mamy oczywiście bonus na to, że możemy atakować wszystko dookoła, bo jest naszym korem. Ale ten bonus też ma pewne ograniczenia, to nie jest tak, że wszystko będziemy atakować. W razie sobie polepszmy tutaj nieco nasze Mion do multi-roll. Tak więc nie powiem, jeżeli chodzi o tę serię, to też nie jest jakiś taki znakomity, nie powiem, świat. Zazwyczaj też wchodzę po prostu wtedy, kiedy coś się zadzieje, ale niestety Ukraina jest ciągle w Middle Europie. Jakby wyszła, to wtedy mógłbym coś porobić. Okej. Dalej tutaj róbmy, że bonusikin do produkcji. Niestety mamy okropny minus produkcyjny. Tutaj. Tak, base cap mamy minus 30%, to naszą produkcję tak zwala z nóg. My przez większość czasu nie będziemy większym producentem czegokolwiek. Ale na szczęście dzięki temu, że tutaj się dosyć dużo odblokowało, to jak jeszcze pójdziemy gdzieś tutaj jest. O, tutaj. Jak jeszcze w to pójdziemy, no to będziemy trochę już lepiej. Lepsi, jeżeli chodzi o badania, więc technologię będziemy mogli trochę do przodu popchnąć. No, dwie infrastruktury zawsze coś, chociaż aż tak bardzo mi nie jest potrzebne. Teraz sobie nabijmy w takim razie tutaj nieco bonusów. Tutaj co możemy zrobić? Nie wiem, to mógłbym dać. Działka nie. To tutaj jakieś mniejsze bonusy. I teraz jak zwykle embargo. No i się zbliżamy. Może jeszcze jeden cel narodowy i będę kończył ten odcinek. No niestety, ale powiem szczerze, tak trochę słabo widzę tą serię. Mamy taki problem, że po prostu nasi sąsiedzi w ogóle nic się nie buntują przeciwko sobie. Jakby to nie wiem, na przykład Węgry coś zbuntowały się, może wtedy wejdą w wojnę. Znaczy się może wejdą oczywiście w wojnę. Ale Węgry nic nie robią. A, bardzo chętnie bym widział. Okej. Okay. Tutaj chyba wszystko mamy, takie z ważniejszych rzeczy. Możemy jeszcze to porobić. Żeby po prostu pójść w czołgi, tak. Jak najszybciej. Ta wojna to oczywiście wiadomo, że tylko pomiędzy tymi, więc nic nie mogą robić. Coś tutaj, to może torpedy. Jeżeli możemy na to zrobić, to zróbmy. Na szczęście wydaje mi się, że bardzo szybko budujemy, więc to jest akurat dobre, tylko że my mamy po prostu fabryki w miejscach, gdzie raczej nas zaatakują. Jakbyśmy przejęli, nie wiem, tam te kolejne terytoria, może tam byłoby jakieś możliwości. To jako nasze kory, no to możemy od razu sobie wykorzystywać to. Wow.
Kolejny raz ten sam portret. Dobra, no to to już będzie ostatni. Trzy! Kiedyś chyba było dwa, tak mi się wydaje. Więc trochę powiększyli. Okej, w takim razie na tyle, to będzie na tyle z tego odcinka. Następny odcinek będzie, kiedy coś się ciekawego zdarzy. A jeżeli nie, no to wtedy ominiemy tą serię i zrobimy kolejną. Ja mi się, nie wiem gdzie mam listę z tymi, ale wydaje mi się, że to będzie coś też z komunistami, bo jesteśmy na K. Na K, bo jesteśmy komitet partyzantki, więc zapewne jakaś komunistyczna partia Polski, któreś tam. To znaczy, że będziemy przyszli z czwartą międzynarodówką. Chciałem powiedzieć rzeszą, ale nie ten czas. Tak, wtedy pójdziemy w to i tak naprawdę będziemy wybierać, która z tych najlepszych, bo jak sami widzicie, to po prostu zależy, co chcemy pójść. Też nie jest jakiś taki overpower. Chodzi o to, żeby po prostu... Może z tym? Tylko co musi być to? Czy to jest po prostu sojusz, czy co? Bo ja nie wiem realnie, co to dokładnie miało być. Na pewno... to jest fajne. Resource to Market Zero. Ciekawe. O, wiem czego zapomniałem włączyć moda na tego modifiersy. To musiał sobie włączyć. Tutaj daje nam dywizję. Ja tylko sobie to przyglądam, ale realnie ani jedno z tych nie jest dobre. Może to jest takie... takie 50... no to on z koniec końców byłoby najlepsze. Ten gościu. No, nie powiem, mało kto go zna. Tych Leszczyńskiego i Warskiego, to... Warskiego albo Warszawskiego. To... znają ludzie. No, pytanie też jeszcze oczywiście, co to znaczy to. Czy to po prostu do naszej frakcji, czy... Bo realnie to mamy oczywiście tutaj ten... Mamy 5%. Podoba mi się, że to później jeszcze możemy to zrobić. O, właśnie raz. Śmieszne to wygląda. Okej, ale to wszystko na ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie zapisać kciuka w górę, miły komentarz, subskrypcję. Oglądajcie kolejne odcinki. No to... cześć!